Tłuste, okrągłe i rozchwytywane. Królowe kalorii i grzesznych myśli. Pączki są pokusą, od której trudno uciec, zwłaszcza gdy jednego dnia w roku na słodko-tłuste obżarstwo łatwo jest przymknąć oczy i znaleźć wytłumaczenie. Przecież dzisiaj jest tłusty czwartek, tak brzmi owa wymówka. Tego dnia magnetyzm serc ściąga miłośników podniebnych rozkoszy do cukierni i nakazuje wyjść z niej nie z jednym, nie z dwoma, lecz z wieloma pączkami. Pyszny zwyczaj szybko znalazł społeczną akceptację. I tak niektórzy dają się kusić nieustannie, a inni tylko raz w roku. Tylko ten tłusty czwartek, bo tam trochę za gruby jestem, więc staram się nie jeść. Ile dzisiaj pan razy zgrzeszy, ile pączków zostanie zjedzonych? Myślę, że z dwa zjem. Jadam pączki cały czas w sumie, przed pracą, po pracy, w trakcie pracy, do kawy jak najbardziej. Natomiast no, dzisiaj dzień jest taki, że należy zjeść pączka. Przede wszystkim pączka dobrego, nie? A tutaj w Policach jak najbardziej, bo ja ze Szczecina jestem, ale w Policach są wyśmienite pączki. Komu dziękować lub kogo przeklinać za tłustą tradycję? Okazuje się, że już nasi przodkowie poganie wiedzieli, jak się wykręcać od samodyscypliny. To oni na wzór starożytnych Rzymian w czasie odejścia zimy i nadejścia wiosny objadali się i upijali, zagryzając przy tym pączki przygotowane z ciasta chlebowego. Na ówczesne można jednak było naprawdę się nadziać. W środku nie były słodkie, jak nasze, lecz rzeczywiście tłuste, bo napchane słoniną. Kulinarna ewolucja zrobiła swoje, a dzisiejszy pączek to już zupełnie inna bajka. Jak na co dzień to mamy z marmoladą, z serem, z wiśnią, a co chodzi o tłusty czwartek, to mamy więcej rodzajów, bo mamy z różą, z czekoladą, z toffee, z ajerkoniakiem. Chociaż cukiernicze propozycje to prawdziwa fabryka pomysłów, to największym faworytem jest wciąż pączek klasyczny, oblany lukrem i nadziany marmoladą. Na słabość do słodko-tłustego wypieku można pozwolić sobie raz do roku, bo choć nie znajduje zaszczytnego miejsca w podręcznikach o zdrowej żywności, to w tłusty czwartek jego konsumpcja ma znaczenie ludowe. Zgodnie z przesądem, jeśli ktoś tego dnia nie zje ani jednego pączka, w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło.